TV24 Reporter Sky. Proszę Państwa, jesteśmy na tej ulicy Armii Krajowej i tutaj prawdopodobnie upolowano moją osobę do tego, aby dokonać napadu rabunkowego. Żeby było dowcipniej, kochani Państwo, jest tutaj kamera. I dziwna rzecz, że ja do tej pory jeszcze nie mam żadnych informacji, ale być może policjanci nie wiedzieli, na jakiej ulicy to się odbywało, bo ktoś mi sugerował, że jest to ulica Jedności Narodu w Tczewie, a tymczasem jest to ulica Armii Krajowej i potencjalni bandyci musieli iść tą drogą, będąc prawdopodobnie w tym ich języku określając nagrani, czyli po prostu wiedzieli, że ja jestem osobą, która coś takiego ma, i później nie było trudno, kiedy ja oddaliłem się od głównej ścieżki, żeby tam sobie skrócić, nie wiedząc w zasadzie do końca, czy nie mając pewności, czy dobrze idę, żeby po prostu w stosownym momencie mnie obrabować. To jest jeszcze jeden obrazek tej ulicy. Mam nadzieję, że kiedy przedstawimy to prokuraturze i policji, może będzie łatwiej wtedy tym panom, temu państwu dojść do tego, ściągając obraz z tej kamery, kto dokonał tego napadu, bo ja mniej więcej pamiętam, co to za osoba była. TV24 Reporter Sky, ulica Armii Krajowej, Tczew.